Żona, przechadzając się ulicą, spostrzegła, że w barze nieopodal siedzi jej mąż. Gdy przyjrzała się dokładniej, zauważyła, że siedzi tuż obok nieznanej jej blondynki. Nie miała zbyt wiele wątpliwości, gdy to zobaczyła, od razu posadziła go o zdradę. Była wściekła i nabuzowana, pewnym krokiem ruszyła w stronę męża. Spotkanie ze wściekłą żoną zarejestrowała kamera lokalu. Żona tego mężczyzny ma naprawdę ostry temperament, co udowodniła przy wszystkich gapiach i klientach lokalu gastronomicznego, w którym przesiadywał jej mąż. Może to zdarzenie będzie mniej dziwiło, gdy uświadomimy sobie, że doszło do niego z Brazylii, a Brazylijczycy słyną z wyjątkowo ognistego podejścia do spraw emocjonalnych. Żona nie mogła powstrzymać emocji. Zrobiła aferę, która zebrała cały tłum gapiów. Mężczyzna siedział w barze najprawdopodobniej ze swoją kochanką i jeszcze jedną kobietą. Miał jednak pecha, że akurat przechodziła obok jego żona. Gdy to spostrzegła, od razu ruszyła w ich stronę i zaatakowała parę kochanków. Najpierw zdzieliła męża po karku, a później złapała jego kochankę za włosy i zaczęła ją sprowadzać do parteru. Po chwili kochanka wraz z mężczyzną przewrócili się na ziemię, ale wściekła żona na tym nie poprzestała. Szarpnęła męża za rękę i zaczęła go okładać po twarzy. Gdy odepchnął swoją żonę, ta złapał za krzesło stojące w lokalu i rzuciła nim w niewiernego męża. Wszystkiemu przyglądali się przypadkowi przechodnie. Bójka mogła się skończyć znacznie gorzej. Przez chwilę było groźnie, po chwili ktoś najprawdopodobniej z obsługi lokalu spróbował rozdzielić walczących małżonków. Udało im się to tylko na chwilę, bo żona na chwilę spuszczona z oka przecisnęła się przez resztę osób w lokalu i znowu zaczęła się szarpać ze swoim mężem. Po chwili wybiegła, a mąż pobiegł za nią. Moment później bójka znów zaczęła eskalować, a w ruch prawie poszły szklane butelki. Dwa. Internauci oczywiście nie zawiedli i aktywnie komentowali to niecodzienne zdarzenie. Jeden z komentujących żałował, że na nagraniu brakuje dźwięku. Również wiele osób krytykowało męża, twierdząc, że nie po to się wchodzi w stałe relacje, żeby później kogoś zdradzać. Trudno się dziwić reakcji kobiety, wszak mężczyźni też często. Źródło: YouTube.